Zatrzymaliśmy się przed budynkiem Urzędu Miasta w Drohiczynie. Na budynku herb miasta, żubr, pogoń litewska i orzeł polski, symbolizujący potęgę obu państw połączonych Unią. W pobliżu znajduje się pierwszy punkt programu zwiedzania tego miasta. Muzeum Diecezjalne i Kościół pofranciszkański pod wezwaniem w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Muzeum nosi imię Jana Pawła II. Muzeum Diecezjalne zajmuje niemal całą pierwszą kondygnację budynku dawnego klasztoru franciszkanów. W kilkunastu pomieszczeniach na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych zgromadzono sporą liczbę eksponatów. Jest tu sala papieska z obrazami i pamiątkowymi medalami pastorały czcigodnego sługi Bożego biskupa Zygmunta Łozińskiego i papieża Piusa XII. Zgromadzono duże ilości oryginalnych dokumentów, starych ksiąg i mszałów. Portret księdza Jana Kazimierza Kluka, rysownika i przyrodnika badającego rejony Podlasia i Mazowsza. Oryginalny zwój tory w języku hebrajskim z jednej z synagog na Podlasiu, wykonany ze skóry koźlęcej. Fragment rękopisu Ewangeliarza z drugiej połowy XIV wieku na pergaminie. Jest to najstarszy na Podlasiu zabytek piśmiennictwa. Starodruk z Bazylei z 1558 roku, zawierający homilię św. Jana Chryzostoma. Mszał rzymski z pięknie zdobionymi srebrnymi okuciami z fundacji Sapiehów, rok 1757. Symbolem Sarmaty, polskiego szlachcica z XVII i XVIII wieku, hołdującemu dawnym obyczajom, był kontusz i pas kontuszowy. Gdy po zaborach odmawiano Polakom prawa do noszenia narodowego stroju, szlachta oddawała pasy kontuszowe do kościołów, w których przerabiano je na ornaty. Muzeum posiada bogatą kolekcję ornatów. Zgromadzono tu ponad 100 zabytkowych szat liturgicznych i tkanin. Pasy kontuszowe początkowo sprowadzano z Persji i Turcji. Później powstawały manufaktury, najsłynniejsza z nich w Słucku. Następnie w Grodnie, Gdańsku, a na Podlasiu w Sokołowie. Ksiądz, wychodząc do ołtarza w ornacie z pasów, w których nie można było chodzić, pobudzał do modlitwy o wolną Polskę, pobudzał patriotyzm. Bogato haftowany ornat ufundowany przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, herbu Trąby, wojewodę wileńskiego. Portret Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, który został odznaczony orderem Świętego Ducha, najwyższym orderem Królestwa Francji. Krzyż tego orderu jest wyhaftowany na tych dwóch różowych ornatach. Oba ornaty Ossoliński przekazał do podlaskich kościołów w swoich dobrach. Obok czarny ornat żałobny. Ornat symbolizuje kapłańskie obowiązki i godności. Ornatus to po łacinie ubiór ozdobny, dlatego też możemy tu podziwiać ornaty z haftami i aplikacjami w sześciu kolorach: białym,
czerwonym, zielonym, czarnym, fioletowym i różowym. Zmieniały się style i kanony piękna, ale zasada szycia ornatów była niezmienna. Wykonywano je z najlepszych materiałów. Dawniej, jeżeli ornat był zielony, biskup miał w tym kolorze buty i rękawiczki. Sztandar II Pułku Ułanów Armii Krajowej obwodu Bielsk-Podlaski. Ornat kapelana z krzyżem Virtuti Militari. Lucjan Boruta, zwany Bożym Snycerzem z Nadbuga, był ludowym rzeźbiarzem i poetą żyjącym w latach 1927-1990. Z zawodu był krawcem, potem drwalem i zakrystianinem. W wieku 37 lat upadł z wysokości i stał się kaleką. Odtąd zajął się rzeźbą. Wyrzeźbił ponad 300 dzieł. Pisał również wiersze. W Muzeum Diecezjalnym ma swoją niewielką salę. Wydano również 3 tomiki jego wierszy. Ostatni, pod tytułem Nadburzański, psał też w 2015 roku. Znalazły się w nim wszystkie utwory, także te, które pozostawił w rękopisie. Na bramie Chrystus ukrzyżowany. Ta pierwsza, gipsowa, nieukończona rzeźba powstała w 1959 roku. Odtąd artysta rzeźbił już wyłącznie w drewnie. Bogatą kolekcję stanowią naczynia liturgiczne, kielichy mszalne, pateny, pojemniki na oleje święte, hostiarki i ampułki. Są tu również pacyfikały w kształcie krzyża i relikwiarze z XVIII wieku. Srebrny świecznik trzymany przez anioła. Sprzęt do wytwarzania hostii, komunikantów i opłatków, ręczny i elektryczny, z XIX i XX wieku. Lawatorium, czyli szafka do obmywania rąk przez kapłana przed wyjściem do ołtarza z około 1860 roku. Srebrne i złocone monstrancje. Ta z trójkątem to monstrancja unicka. We wnęce 7-kilogramowa monstrancja z 1735 roku, dzieło złotnika Szeja z Drezna. Jest darem księcia Jana Kajetana Jabłonowskiego, który podarował ją kościołowi w Siemiatyczach po ślubie z księżną Anną z Sapiechów. Pod monstrancją futerał. Jedyna na świecie monstrancja z wraku samolotu. Została wykonana po upadku Powstania Warszawskiego w Stalagu Bad Schwartau ze szczątków samolotu alianckiego
który spadł na obóz po zestrzeleniu i puszki po konserwie. Dolna część ma kształt buławy hetmańskiej z orłami w koronie. Wota, które przywieziono z Kresów po wojnie. Różne odznaczenia kościelne i świeckie. Monstrancja retabulowa, czyli w kształcie nastawy ołtarzowej oraz dwie monstrancje baldachimowe. Trzej księża błogosławieni: Ignacy Kłopotowski, społecznik i filantrop, oraz Antoni Beszta-Borowski i Władysław Maćkowiak, zamordowani przez Niemców w 1941 roku. Miejsce poświęcone księdzu Michałowi Wilniewczycowi, kapelonowi armii generała Andersa. Jego epopeja zaczęła się w Hajnówce, gdzie został aresztowany przez Rosjan w 1939 roku i wywieziony do ciężkiego więzienia w Ołkowysku, a następnie zesłany na Sybir. Wraz z armią generała Andersa trafił do Iranu, a następnie okrętem USS generał Randall z grupą 733 polskich sierot dotarł do portu Wellington w Nowej Zelandii. W 1957 roku powrócił do Polski i zamieszkał tu, w Drohiczynie. To sala Historia Zbawienia w rzeźbie i obrazie. Obrazy Dzieciństwo Maryi, Odpoczynek Świętej Rodziny w drodze do Egiptu oraz Matka Boża Różańcowa. Dwa pierwsze z XVIII wieku, trzeci z wieku XIX. Matka Bolesna, drewno, wiek XVII. Tron Łaski, olej na desce, początek XVII wieku. Barokowe rzeźby świętych Ignacego Loyoli i Stanisława biskupa męczennika z pierwszej połowy XVIII wieku. Na zakończenie ruchoma szopka, dzieło organisty z parafii w Liwie, Stanisława Sorota, która jest cały czas rozbudowywana.